A ty dokąd idziesz? Jak to dokąd idę? Wychodzę. Zrobiłam wszystko, co obiecałam i nie idź za mną, bo skończyłam. Miłego życia, miłej śmierci, do widzenia. Zrobić to chcę, samą siebie przekonać, że znów jesteś tu. Chcę uwierzyć, że to ty. Jeśli nagle wydarza się cud, nieważne dlaczego i jak, po prostu chcę uwierzyć, że to ty. Czy to nie sen? Nie, ja to wiem. Czuję, że to musisz być ty. Jedna szansa na milion, ja wiem, ale muszę spróbować, chcę, choć boję się. Chcę uwierzyć, że to ty. Dałam się zwieść, nie ja to wiem, wiem, że to ty. Wciąż swą niewiarę rzucam w kąt. Molly, jak możesz wierzyć jej wróżbiarce z hiszpańskiego Harlemu, która do ciebie przychodzi? Siedziałam tam i obserwowałam. Rozmawiałam z nim. Nie wierzę, Molly, na ten chwilę. Karl, ona wiedziała o pewnych sprawach. Wiem, że były prawdziwe. O czym na przykład? O fotografii, którą sam zrobił, kiedy jechaliśmy autobusem do Redon. Byliśmy zupełnie sami i nikt nie mógł o tym wiedzieć. I o rozgwieździe z Montego Bay. Słuchaj, powiedziała, że sam Victor go zabił, że to była pułapka, że został zamordowany. Molly, to jest jakiś obłęd. My poddajemy się niekontrolowanym emocjom. Słuchaj, dała jego nazwisko, adres, wszystkie dane. Dobrze, Molly, przekonaj. Will Lopez, 526 Lenox Avenue, mieszkanie 4D. Powiedziała, że sam chce, żebym poszła na policję. Na policję? Molly, Jezu, co ty im powiesz, że jakiś medium prosto z ulicy dostaje informację od zmarłej? Karol, wiem, że to brzmi jak wariactwo, ale zaufaj jej, proszę! Swą niewiarę rzucam w kąt. Swą niewiarę rzucam w kąt. Kobieta, to ci żart, swą niewiarę rzucam w kąt. Wszystko to fakt. Wiem, że to ty. Weźmiesz się w garb. Wiem, że to on. Taki jest plan. Bo czuję go wciąż. Dobrze, jeżeli to sprawi, że poczujesz się lepiej, to pójdę i to sprawdzę. Karl, naprawdę dziękuję. Doceniam to, ale i tak pójdę na policję. Na twoim miejscu bym tego nie robił. Zrobię to, Karl. Gdzie są te chwile z dawnych lat? Gdzie jest radość tamtych dni? Nie chcę uwierzyć w koniec twarz. Jak to się mogło wszystko stać? Mieliśmy garścią z życia brać. Jak już musi mi to przejść w nowe życie czystym wejść? Rozmawiałeś. Esto loco. Jakaś wróżbia. Jakaś wróżbiarka wie o tobie wszystko. Wszystko. Skąd to wie, co? Karl! Nikomu nic nie mówiłem. Ona wie, jak się nazywasz. Cholera jasna, ona wie, gdzie mieszkasz. Wiele kobiet wie, gdzie mieszka. To nie jest żart, ona wie o morderstwie. Skurwysyn! Teraz chcę, żebyś znalazł tą sukę wróżbiarkę, kimkolwiek ona jest, i się jej po prostu pozbył. W cholernym komputerze mam do wzięcia 10 milionów dolarów. Jeżeli ja nie znajdę tych kodów, jeżeli nie przejeleję tych pieniędzy, to nie żyję. Obaj nie żyjemy. To są wielcy dealerzy narkotyków. Dlaczego nie powiesz, że... A nie wiem. Wiesz, że były te pieniądze tylko pierwszego. Człowieku, z nimi nie ma żartów, oni załatwią nas od tak. Co jest z tobą nie tak? Wszystko jest dla ciebie żartem? To był żart, tak? To? To była przysługa. I do tego ta mowa. Znaleźć ciebie tu. Ach, nie zawalam tego, ale zaryzykowałam wszystko. Moją pracę, moje życie. Wiesz, to raczej jest skrawy. Nie możesz dostać części.
niczego. Przekreśliłeś mój czas. Trzymać gęby na kurtkę. Nie kradłeś od zabrałeś na sny. I to właśnie ty. Ty zniszczyłeś mój świat. Miałem swój świat i życie swe. Ty zniszczyłeś mój świat. To był nasz świat. Jeśli mogę coś zrobić, co chcę. To był nasz czas. Chcę znaleźć do siebie powrotny. Jak mogłeś tak? Wytrę to ty. Podstępnie to skraść. Dałem ci przyjaźń swą. Jeśli nagle wydarza się cud. Kochałem cię jak brat. Ja. Byłeś z nami od lat. Zaufałem ci kar. W tę samą grę numer zmieniasz w kilka chwil. Patrzy i mam wielki cel. Najwspanialszy w świecie deal. Już raz w sedno i to twój styl. Czas. Tyle kroków na sam szczyt. Czas. Zawsze pośpiech, zawsze krzyk. Wielki transfer, jeden klik. Tak, mam kody. Wszystko pod kontrolą. Co chcesz, żebym zrobił? Okej? Okay. Przelać stało się na nazwisko Rita Miller. Konto numer 926-31043. Okej? Okay. W piątek o 4:30 przelać całość do First Island Bank of Nassau. Tak, Rita Miller. Tak, w ten piątek. Nie martw się, mam wszystko pod kontrolą. Słuchaj, zadzwoń jak będzie zrobione, okej? Okay? A i... Powiedz panu Balistrali, że przepraszam za utrudnienia. To już się więcej nie powtórzy. Naprawdę. Wszystko jest pod kontrolą. Tak. Tak. Yeah.